Za chwilę przed wami wystąpi szkolny kabaret. Suma zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nasi wykonawcy są już gotowi, więc zapraszamy na obejrzenie pierwszego sketchu pod tytułem Teleturniej. Witam Państwa, witam bardzo serdecznie. Za chwileczkę zobaczycie coś, czego jeszcze nie widzieliście. A jeżeli widzieliście, to sobie uchwalicie. Przed Państwem program publicystyczny kropka nad y, Imlau. Ale zanim zaczniemy, gorące brawa dla naszych kandydatów! Halo, halo, tutaj proszę, halo, proszę pana, proszę pana. Tutaj są nasze stanowiska. Proszę pana, tam są kamery. Oczywiście na początek może się przedstawimy. Kandydat numer jeden na imię ma. Kandydat numer jeden na imię ma. Śmiało, śmiało, prosimy się przedstawić. Jak ma pan na imię? Adam, pan Adam, brawa dla pana Adama. Panie Adamie, jakie ma pan hobby? Śmiało, prosimy. To sporty ekstremalne. Sporty ekstremalne. Widzę, że pan troszeczkę jeszcze spięty, więc pytanie dodatkowe. Jaka jest pana cecha charakteru, która wyróżnia pana z całego tłumu mężczyzn? Śmiało, prosimy. Jestem szarmancki. Pan Adam jest szarmancki. Gorące brawa dla pana Adama. Kandydat numer dwa. Jak ma pan na imię? Cześć, jestem Waldek. Mówią na mnie Waldek. Jeżdżę tirem i umiem zwinać biegi. Brawo, to jest pan Waldemar. Panie Waldemarze, jaki ma pan hobby? Oczywiście ambitne, niezależne, kino erotyczne. Brawo, pan Waldemar. Dobrze. Widzę, że pan Adam nam się troszeczkę zawiesił. O, już jesteśmy. Poznaliśmy się, wobec czego ja wyjaśnię zasady naszego teleturnieju. Otóż, podaję kategorię, wybieram pytanie i panowie się zgłaszacie. O, ja się zgłosiłem, poszedł impuls, jest. Panie Waldemarze, momencik. Zgłaszacie się, kiedy ja skończę zadawać pytanie. Skończysz pan? Tak, znaczy nie, nie. Momencik, jak skończę zadawać pytanie, wtedy się panowie zgłaszacie. Czy to jest jasne? To jest ciemne. To może na górę i podnieść do góry. O, teraz jasne, ciemne, jasne, ciemne, jo, ale tak, ja, 6 lat mam to oko, ale dopiero teraz to odkryłem, to ja nie potrzebuję tego dobra w dzień kasów, ale nie, jo. Panie Adamie, pan się zawiesił, wracamy, ziemia! Tu, obok! Cały czas! Jestem tutaj, aby podać pierwszą kategorię. Ja, normalnie postęp ludzkości nie zaskakuje. To był pan Waldemar. I przechodzimy, drodzy Państwo, do pierwszej kategorii. Pierwsza kategoria to są stolice Polski. 700, 800, 900. To była dopiero kategoria. Pytanie będzie dopiero teraz. A brzmi ono, jaka jest aktualna stolica Polski? 800, 900. Panie Adamie. Proszę pan Waldemar. Pan Waldemar zgłosi się jako pierwszy i pan odpowiada. Widzę, że jest rodzina. A to tylko kumpel z Poprawczaka. Panie Waldemarze, prosimy. Proszę. Panie Waldemarze. No, w takim razie poproszę o odpowiedź. Panie Waldemarze, ja zadałem pytanie, a pan odpowiada. W takim razie udzielam odpowiedzi. Stolicą Polski, jako że na dziś, to oczywiście jest Azerbejdżan. Brawa, proszę. Nie, nie, stop. Jak Azerbejdżan? Azerbejdżan nie. Nie? Nie. A jak Azerbejdżan? Azerbejdżan nigdy stolicą Polski nie był. Warszawa jest stolicą Polski. To nie Azerbejdżan, czy nie Warszawa? Warszawa jest stolicą Polski. A gdzie ta Warszawa leży? Na wschód od Łodzi. Na wschód od Łodzi to jest Sochaczew. A więc w ten sposób idziemy na wschód, czyli do drugiej kategorii, a druga kategoria to jest literatura. Siedmutek, osiem, poproszę samogłoskę, jak sejm. Panowie, powtarzam jeszcze raz. Ja podaję kategorię, wybieram, zadaję pytanie i dopiero wtedy panowie się zgłaszacie. Ale z nas cisterny. A więc kolejna kategoria to literatura, a pytanie brzmi, gdzie mieszkał Zbyszko z Bogdanca? Siedmutek, osiemtek, Makao. Oczywiście pan Adam zgłosił się jako pierwszy i pan odpowiada. Mistrzunia, ale miałem Makao. Ale pan Adam zgłosił się jako pierwszy. Ale Makao bije wszystko. Ale pan Adam ma kuku. A nic, to soreczki.
Panie Adamie, prosimy. Proszę o pytanie. Gdzie mieszkał Zbyszko z Bogdanca? Proszę o pytanie. Mieszkał Zbyszko z Bogdanca. Nie trzeba krzyczeć. Zbyszko z Bogdanca mieszkał w chacie wuja Toma. Nie. No pewnie, że nie. Myśmy z Dzidkiem graty mu przywozili. Ma teraz swój domek na prawie. Panie Waldemarze, a co w takim razie z Jurandem? Jurand to tam z pychem jeździ. Zostawmy może tę kategorię. Kolejna kategoria. Panie Adamie? Proszę pana! Słucham. Ojej, ja mam co? Zero. Kto prowadzi? Remis. Zero? To ja muszę wejść. Okej, kolo. Dawaj pytanie. Kolejna kategoria to botanika. Proszę polskie krzewy za często. Panie Adamie, pan się tak wyrywał do odpowiedzi, że na pewno ją pan zna. Proszę. Pan zna pytanie, pan zna odpowiedź. Co tam? Panie Adamie, co to miało znaczyć? Przestraszył się pan! No i co? Panowie, momencik! Była mucha, jak mi cały poprawczak widział. Panowie, to jest poważny program. Był poważny, dopóki myśmy tu nie przyszli. Ale właśnie, a propos poważny program. Są jakieś pytania z tirów? Nie. A z tirówek? Też nie. Niepotrzebnie się uczyłem. Przejdźmy od czego do ostatniej kategorii. Jest to niespodzianka. A pytanie brzmi, co to jest kamikadze? O, ja wiem, ale się wsypałem. Panie Waldemarze, prosimy. Tak, pan odpowiada na pytanie. Aha, ja w takim razie kamikadze to u nas kiedyś Ziutek jeździł po czterech noskach z gór do Skarżyska. Zaraz, momencik. I to miałoby być kamikadze? Ale on siedział na fotelu pasażera i jechał z cysterną. Spróbuj, cwaniaczku. W takim razie, może było świetnie, ja już panu dziękuję. No teraz do kasy. Tak, chory. O, ja znam drogę. Brawa dla naszych kandydatów. Drodzy państwo, teraz tylko i wyłącznie od waszego wyboru zależy to, który z tych dżentelmenów zostanie nowym ministrem rolnictwa. Dziękuję. Panie Adamie, skończył się skończył. Proszę wracać za kulisy. Mamy już wasze komóreczki, także jesteśmy i tak. Jakby co, to walcie na błękitną linię. I co się gruby cieszysz, co? Co się gruby cieszysz, co? Myślisz, że przez rubinę nie widzę? Czekajcie. Panie, co jest? Jest problem. Polacy rozpoczęli strajk. Powiedzieli, że jak nie spełnimy ich żądań, to oni nam ten cały kraj do rozwalą. Tylko, że oni nie użyli słowa rozwalą. Dobra, ja tu ewolucji nie potrzebuję. W takim razie, święty Piotrze, idźcie i im coś obiecajcie. Coś takiego ekstra. Może wizy do Stanów, albo obwodnicy Gostynia. Coś bardziej przyziemnego. Na Białoruś, albo bezpieczne drogi bez kartonów. Słuchajcie Polacy, jest taka zmiana, na ciebie grubo żadna. Szef trochę mięknie, także możemy wam coś obiecać. Ale zanim to nastąpi, muszę się znaleźć moje klucze od bramy. I te miedziane zrobienia też. Gruby... Dzięki, Judasz. No dobrze, a teraz tak. Na początek możemy wam obiecać 3 miliony mieszkań na wybudowania. Takie cyfry plus na rok i... 1400 tysiąty! Wygra na bitwę ze strzelkami pod Grunwaldem! O, i bardzo mi się to podoba. No, ale panie, no jak podoba? Przecież krzyżacy to nasi byli. Dalej. 1772. Polacy dopiero po 123 latach odzyskują niepodległość. Można, a widzisz, można. Ale panie, zaraz potem był rok 1939. No, ja wtedy trochę chorowałam. Wiem, Józefa było. Dalej. 1989. Polacy ostatecznie odzyskali niepodległość. O, ja tylko same sukcesy. Tak jest. No nie do końca można by rzec, że ostatnie 2 lata wstecz były normalne. Jak to ostatnie 2 lata wstecz? No tak, no popatrzcie. Rozpoczęto walkę z korupcją, wprowadzono program Solidarności Pekry. Układ! Tak, chyba to sobie. No chłopaki, nie kłóćcie się. Chłopaki. Ważne, jestem niezadowoleni. W takim razie ja proponuję tych Polacy dziś przejąć. Ale gdzie? O, najlepiej do Stanów Zjednoczonych. To bogaty kraj. Problem będzie z głową. Bardzo dobrze. Przenosimy Stany Zjednoczone.
Czytajcie, co wyszło. 966 ślub Mieszka i Pocahontas. 1410 wygrana bitwa z Seinami pod Greenwald niedaleko Boston, Mississippi. 1772 Kanada, Meksyk i maleńka wysepka. Pikciu, pikciu. 2011 do władzy dochodzą kartony. No święty Piotrze, no co jest z tymi Polakami nie tak? No co jest z nimi nie tak? No ja nie wiem pani, no może z nimi cywilizacyjnie jest coś nie tego. Czyli co tego? No ja nie wiem, może trzeba im dać więcej czasu na rozum. O, ja proponuję przejść ich do starożytnego Egiptu. Jak są tacy cwani, to ciekawe, czy sobie tam poradzą. Ja sobie jeszcze nigdy nie poradzę. Przenosimy starożytny Egipt. W budowie piramidy doszło do strajku. Na czele zbuntowanych robotników stanął nieznany z imienia robotnik z wąsami. Polacy żądają założenia wolnych związków zawodowych. Faraon nie wyraził zgody. Polacy po uprzednim ograbieniu większych miast opuszczają Egipt. Z oddalającego się tłumu zdało się słyszeć znajome dźwięki. Jakieś już kurde... No ludzie! Tak nie wolno mówić. Kto ich tego nauczył? No to Polacy, znasz ich. Mam dość! Powiedz, żebyś szli do diabła! Co? Przecież oni sam tam wracają! No to ich idą jeszcze raz! Dobra, no pójdę pod bramę, no. Ale nie wiem, jak zareaguję. Naprawdę nie wiem. Uważaj się! O, zobacz! Cyfaj dzwoni! Halo? Bogu, co to w pierścielecie? Czemu mi przysiada, Sejberze mi przysiada? Nie Polaku, no ty, nie Bogu! Lucjan! No Lucek! No kogo mam ci przysłać? Nie, to jest spokojnego, kapitan na bronę. W takim razie idziemy szukać broni. Ja potrzeba nie pamiętam. To jest wielkie. Halo? No nie mogę teraz gadać z granicą. No dobra, panie, mogę teraz gadać, no. Babcia nie żyje. Kurde, zeta 60 lat. Ale moja babcia czy twoja? Nie wiem. Polski to było. No dobrze, to owca nie wróciła. Jaka owca? Stacja na twoją matkę. Walizy wieziemy. Wieziemy? Walizy? Moi mamusi? A przecież cały czas radziła, żeby owce przywieźć. Kiedy? 100 razy się pytałem, co jej przywieźć z Londynu. Mówiła, dla mnie nic najwyżej owca albo barana. Owoce, a najwyżej banana? Ty ciągle ty! A bo ona gada brajlem! Jak ona mentolik mi swoim językiem, to ja nie wiem, czy ona gada, czy się myje. To są moje mamusi. Wielkie, bohate, tytle w mieszkaniu. Ciągnie swój do swego. Znaczy, jak ona zepnie? To się też cię ucieszy. O owcy mówiłam, wyciągnij ją stamtąd. A co tak będzie stała? To pod bliskę włożę. I powiem, że w ciąży jest. Jak jest 9 miesiąc? Zaprawdę. Next, please. Hello. Hello, hello. Is this is your all suitcase? Excuse me, I ask, is this is your all suitcase? Ty, patrz jaki czujny debil. Skąd cię wzięli Polacy z czeskiej wygodą? Nie, ze Szczecina. Czy ktoś go przekupić? Pilota wziąłem z hotelu. Tyś pilota z hotelu? Co się stanie, jak jeden pilot zginie? Jezus Maria, co to jest za bydle? No i znalazł twoją bieliznę. Barana! Twoje zdjęcie! Czy państwo by miały przewieźć żywe zwierzę? Jakie żywe zwierzę, czy puszek dla dzieciaka? To jest puszek? To jest taka na baterię, taka zabawka. Na baterię, a nie będę się jeszcze na tę baterię. Tu z tyłu jest taki odpłat. Co ona robi? Przecież to wygląda jak żywe. Wygląda jak żywe, dlatego, bo to jest taka zabawka edukacyjna, wie pan. To jest takie polskie cudańko. I on się naciska i ona odpowiada na pytanie. Proszę mi pytanie. Najzdrowsza witamina. B. Druga litera alfabetu. B. Dobra, teraz ja spróbuję. Kto napisał potop? B. Chyba się zadzieło. B. Sienkiewicz! Fajna taka zabawka. Proszę, macie walizkę. Pozdrówcie ojczyznę. No, lepiej byście Billadera szukali, a nie porządnych ludzi się uczepiali. Ale Billader nie żyje, proszę pani. Tak, o Chopinie też tak gadali. I co? Cały zeszły rok koncertował. Nie.
jeszcze nie było. Prosto z imprezy, już do pracy. Pięknie, cudownie. Zaraz się zbiegną ci mali uśmiechnięci terroryści. Jak ja tego nienawidzę. Dzień dobry, proszę pana. Cóż za piękny dzień, nieprawdaż? Prawdaż. Jakże przykro patrzeć, że tak piękny dzień mali pod tą podpisywa pracę domową. Kuba, siadaj. A co, pan dopiero z delegacji wrócił? Co? Nie, dlaczego? Bo pan pachnie tak jak mój tata, kiedy wraca z delegacji. Kuba, siadaj. Widocznie używamy tych samych perfum. Zostawmy tego teraz, taka impreza w ciągu tygodnia, rozumiesz? Rozumiem. Pępkowy, kawalerski, ale nie tłusty czwartek. Dzień dobry. Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. A dlaczego się spóźniłaś? Bo do kotłowni przywieźli się, że koks. Wcale, że go nie, Kuba. No kurczę, nie. No bo jechałam autobusem do szkoły i się podciągałam na drążku. Tak mnie to wciągnęło, że dojechałam do pętli. Właśnie nie siadł. Dlaczego pan się nie zapyta, Marysiu? Dlaczego Jolicu nie było na wywiadówce? No właśnie miałam pytać. Poczekaj, włączę dyktafon. No bo rodzice pojechali na zawody w podnoszeniu ciężarów. No, i które to zajęło miejsce? Niestety drugie. A co znowu wygrał ten Rosjanin, Siergiej? Nie, mama. Znaczy tam na początku było tak, że faktycznie wygrał tata, ale mama się tak ucieszyła, że podniosła tata razem z ciężarem. Ale pan jej nie wpisał spóźnienia. Pisałem. Ale właśnie wiedziałem, że pan ma dziennik. Dobrze, że otwieram, wpisuję, spóźniona! S! Weź się, Kuba, nie odzywaj, bo cię rzucę. Jak ty mnie rzucisz, jak ja z tobą nie chodzę? No to tablicę cię rzucę. Taka jesteś odważna, taka jesteś odważna. To zobacz. Proszę pana, a Marysia mi to kucza. Ja z wami nie dyskutuję, bo mnie suszy. A co z tobą jest cała mądry na lęk. Dobra, proszę zgubiłać szybko wodę. Dobra, klasa, jest pytanie, co robiliście wczoraj po lekcjach, a ja w tym czasie podaję kwiaty w klasie. Ale nie trzeba podawać kwiatów, ja wszystkie sumiennie podlałem. A uzupełniłeś konewkę wodą? No właśnie nie, bo mój tata mówi, że kwiat to się powinno podlewać tylko świeżą wodą. Nienawidzę. Masz bardzo mądrego ojca, tylko pozazdrościć. Mam też panu zazdrościć. Tak, dlaczego? No bo on się zastanawia, jak to jest, że... Znajduje dziesięciolecia już nie ma, a pan ciągle gdzieś te ubrania kupuje. Kuba, ty lepiej tutaj niedaleko i zmoczyć gąbkę. Dobrze, proszę. Niech pan za dużo nie wyrzymi, nie miał zaległości. Bez obaw, bez obaw. Kuba, Kuba, tylko nie wyrzymaj. Marysiu, co ty robisz? Śpiewam sobie. Skoro tak się wyrywasz, to proszę, co robiłaś wczoraj w lekcji? Klatę i biceps. Biorę już 50 na klatę. No ja też wczoraj wziąłem 50 na klatę. No, zrobiłam o parę powtórzeń za dużo. A ja, proszę pana, wpisałam wczoraj status donos. Jaki donos? Na sąsiada, by ściąga nielegalnie filmy z internetu. No skąd to wiecie? Bo nam te filmy pożyczą. Kuba, siadaj, nie denerwuj mnie. Jeszcze po kropelce. Mętna jakaś. No albo w te, albo w tamte. Wapno, tego mi trzeba było, ale ja wczoraj pochlałem, tylko skąd ja na to miałam pieniądze? Proszę pana, no bo ja bym chciałabym wypłacić 10 zł z mojej książeczki SKO. No bo zapomniała mi dać na piąte śniadanie i odżywki. Odżywki do włosów? To by było za te są mięśnie. Ale ja mam kurde zaległości. No, z waszymi pieniędzmi to jest taka sprawa, że... No ja jej wczoraj przelałem na... No, zrobiłem taki przelew na wysoki procent. Taka lokata może się zwróci. Chociaż lepiej, żeby nie. Dobrze, może wróćmy do zajęć, może coś ma jakieś zaległości. No ja, proszę pana, jeszcze nie mówiłam wiersza. No, faktycznie, Marysiu, co to będzie? Inwokacja. Proszę. Dość mocne słowa jak na 12-latkę. Spódnica mi puściła. Dobrze, zaczynaj. Akurat wczoraj robiłam poślad. To sobie naciągnij na dżinsy lepiej. Weź się, Kuba, nie odzywaj. Dobrze. Zaczynam. Tak jest. Litwo, ojczyzno moja,
Ty jesteś jak zdrowie, kurna. I raczej trzeba cenić, no, i ten, no. Ale wczoraj poznałem Basia. Jak ja ją zapisałem w telefonie? Basia lubi, nie? Basia było chyba. To z mocami. Basia fajna, ale dzwoni po pijaku. Basia arbuzy! Bingo! No, Baśka miała fajny wióz. Co pod strzechą zmieścić się nie mógł. No Marysiu, nie przesadzałem, widziałem większe. Co? Kontynuuj, kontynuuj. I te kłosy malowane. Basia, taki ma ten narażona. Do tańca i do pogadańca. Tylko żeby ona nie była rozwiązła. Jej brama na wprost wciąż otwarta. Przychodni rozgłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Marysiu, ale bym się wpieprzył na całe życie. Siadaj, piątka. Jaka piątka? Jaka piątka? Pan to słyszał? To było słabe. Najwyżej 2+. Kuba, a chcesz się ze mną zamienić na miejsca? Chętnie. Tak, to zrobimy tak. Ja wezmę twoje kieszonkowe, a ty dostajesz moją pensję. A nie, nie, dziękuję. Mnie nie kręci wolontariat. No.